15 listopada w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie odbyły się wojewódzkie mistrzostwa kadetek i juniorek w zapasach o Puchar Burmistrza Karlina. W zawodach wzięło udział 201 zawodniczek i zawodników z 13 klubów. W zawodach biorą udział dzieci, 2005 i młodsi rocznik, jak również 2003-2004. Łączna ilość zawodników to około 200 osób z 13 klubów, także frekwencja nam dopisała. Zawody zorganizowane zostały przez MLUX w nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiekcie, a ich otwarcie uświetnił występ Damiana Skoczyka. No tutaj widzę, to na pewno dopisała, bo widać, słychać nawet, jest to tego mało tego, to jeszcze w dodatku w takiej pięknej hali, rzadko się spotyka tak piękna hala jeszcze w takim małym miasteczku. Jest to chyba jedna z najlepszych w ogóle hal, gdzie widziałem. W klasyfikacji ogólnej kadetek i juniorek zwyciężył klub MLUX Karlino z 26 punktami, wyprzedzając kolejno Feniksa Stargard Szczeciński, Wikinga Wolin oraz ZKS Koszalin i FTS Kołobrzeg. Ćwiczyliśmy cały czas na hali, trener nas uczył nowych chwytów cały czas, trochę ćwiczyliśmy i inne takie rzeczy robiliśmy po prostu. Podczas zawodów za sportowe osiągnięcia nagrodzone zostały Monika Klepuszewska oraz Amanda Tomczyk, którym wręczono statuetki burmistrza Karlina.